Pracownia Badań Wydolnościowych służy Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii do oceny szeroko rozumianej wydolności fizycznej. W naszej pracowni przede wszystkim odbywają się zajęcia laboratoryjne z fizjologii i fizjologii wysiłku, ale również kontrolujemy poziom przygotowania sportowego zawodników wielu dyscyplin. Jakich dyscyplin? Wszystkich, bo posiadane przez nas urządzenia i wdrożone procedury pozwalają pomóc zawodnikom i trenerom w ocenie aktualnego przygotowania sportowego. Są to dyscypliny o charakterze typowo wytrzymałościowym, na przykład maraton, biegi uliczne, triatlon, kolarstwo, wioślarstwo. Druga grupa to dyscypliny o takim mieszanym charakterze wysiłku i tutaj możemy liczyć praktycznie wszystkie gry zespołowe i sporty walki oraz trzecia grupa to dyscypliny o charakterze sprinterskim, dynamicznym i siłowym. I tutaj możemy wrzucić wszystkie dyscypliny: sprinty, skoki, rzuty, short track, podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy. A szczegółowo rozpocznę od cykloergometru Monarch z oprogramowaniem, który pozwala nam przeprowadzić test supramaksymalny, zwany Wingate test. Bardzo popularny test na świecie, test określający wydolność beztlenową sportowców, polegający na 30-sekundowej pracy na odpowiednim, w uproszczeniu nazwę, rowerze stacjonarnym. Wysiłek jest maksymalny, a nawet supramaksymalny, bo od samego początku badany po pierwsze stara się jak najszybciej rozpędzić rower i po drugie utrzymać jak największą prędkość pedałowania w czasie 30 sekund. Podczas tego intensywnego wysiłku mierzymy wiele ważnych parametrów, takich jak moc maksymalną, czas uzyskania mocy maksymalnej, czas utrzymania mocy maksymalnej, wskaźnik spadku mocy, czy też maksymalną częstotliwość pracy serca. Te oraz wiele innych parametrów pomagają zawodnikom i trenerom na określenie aktualnego przygotowania sportowego zawodnika oraz wspomagają budowę planów treningowych na dalsze okresy. Moc uzyskania. Moc maksymalna 12,5 to jest jak na okres przygotowawczy, myślę, że to jest dobry wskaźnik. Z tego co pamiętam Adama, to on podobny miał wynik w okresie startowym, wtedy kiedy tą moc powinien mieć maksymalną. Bardzo dobrze wyszedł czas uzyskania mocy maksymalnej, 4 sekundy. To ja myślę, jak na ten okres to jest naprawdę świetny wynik. Drugim bardzo ważnym urządzeniem jest Quark B2 wraz z integrowaną regulowaną bieżnią oraz cykloergometrem rowerowym. Aparatura wraz z oprogramowaniem i odpowiednio dobraną procedurą badawczą pozwala na określenie wielu parametrów charakteryzujących wydolność tlenową. Próba rozpoczyna się od podłączenia badanego do urządzenia. Zakładamy specjalną maskę z ustnikiem, przez który zawodnik oddycha, a w ustniku zamontowane są czujniki mierzące skład wydychanego i wdychanego powietrza, czyli tlenu i dwutlenku węgla oraz częstotliwość oddechową. Założony na klatkę piersiową czujnik mierzy częstotliwość pracy serca, z którego wyniki są stale zapisywane w programie. Początek wysiłku jest bardzo spokojny, bo badany idzie wolnym marszem, ale co odpowiedni czas. Zazwyczaj jest to co 3 minuty przy badaniu na bieżni. Tempo marszu, tempo biegu wzrasta, a jeżeli robimy na cykloergometrze, to obciążenie wzrasta. Więc co każde 3 minuty badany musi biec coraz szybciej lub pedałować z większą siłą, aż do maksymalnych możliwości zawodnika, czyli po prostu kiedy mięśnie zawodnika odmówią współpracy. Test ten nazywamy testem do odmowy. Podczas tego testu określamy próg przemian beztlenowych zawodnika, co bardzo pomaga zawodnikowi i trenerowi w dalszej pracy treningowej i ustalania zakresu wysiłku fizycznego, a inaczej doboru odpowiedniego tempa biegu, pływania czy jazdy na rowerze do założonych celów treningu. Liczy się Politechnika.